Ale ta metoda, którą pan Janusz stosuje, zauważyłam, to jest taka metoda, która nie może używać dużo wody, prawda? Bo gdyby pan używał dużo wody do tej akwareli, to ona by płynęła. No tak, pan ma jakąś taką swoje te proporcje, że to nie płynie, że to jak gdyby zasycha punktowo i że to można do tego następnego dnia dojść, jeszcze następnego i to jak gdyby wykończyć. Pan zupełnie inaczej maluje, jak zauważyłam, akwarele niż inni malarze. Ja maluję tak jak obraz. Nie jak akwarele, tylko jak obraz. To ma być. To ma być obraz. Powoduje, że jest opór materii, że jak się chce coś uzyskać, no to nie jest to takie proste, ani oczywiste i trzeba trochę się pomęczyć. Pomęczyć, żeby uzyskać relacje właściwe barwy. Pierwszy raz, jak wyszłam do pana do domu, który jest jednocześnie jest pana pracownią, i tak jak spojrzałam na te obrazy, to pomyślałam sobie, no cóż, tradycyjne dosyć tematy, pejzaże z różnych stron Polski, a dopiero następnym razem, jak przyjrzałam dokładnie, tak jakoś takim bardziej czujnym okiem, to zauważyłam, że akwarele i te pejzaże są zupełnie inne niż te, które do tej pory oglądałam. Zupełnie inne, spojrzałam zupełnie innym okiem, a jak teraz dobierałam zdjęcia obrazów do katalogu, to jeszcze inaczej na to spojrzałam. Także pana obrazy trzeba oglądać w skupieniu, uważnie, nie tak... Nie jeden raz. Trzeba by było się zatrzymać i popatrzeć uważnie, bo jest w nich jakaś równowaga, jakaś harmonia. Harmonia właśnie. Harmonia i poza tym niezwykle delikatne, wyważone kolory pastelowe. I tony, lekkie tony. I lekkie tony, właśnie. Pani Alino, pani tak jak zauważyłam, mobilizuje swojego męża, żeby wyszedł dziś na zewnątrz, żeby pokazał tę pracę, tak zresztą jak i Marian, jego przyjaciel, prawda? Mąż, mam wrażenie, pan Janusz, troszeczkę go przeraża ten świat, gdzie trzeba się trochę przepychać przez ten tłum i artystów, i odbiorców. Pani mu dodaje jak gdyby siły, prawda? Tak, staram się. Tak to widzę. Że ze skutkiem mobilizuję męża jak tylko mogę. Bardzo chętnie organizuję właśnie plenery, wyjeżdżamy w góry, wyjeżdżamy nad morze. Janusz nie zapomni, żeby zabrał ze sobą plecak, no i oczywiście to, co potrzeba do malowania. Córki nasze są bardzo szczęśliwe, że tata maluje, no bo zależy nam bardzo, żeby właśnie utalentowany człowiek pracował właśnie w tej dziedzinie, bo owszem, interesuje go bardzo wzornictwo i tam może więcej czasu poświęca, ale właśnie malarstwo to jest to, co my kochamy bardzo i chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej dobrych prac i żeby pozostały w rodzinie. Przeważnie bywa tak, że to najlepsze to właśnie poszło w świat, za granicę bardzo często właśnie były wywożone Janusza prace. 10 lat temu inaczej malował mój mąż, teraz też inaczej. To znaczy ja dostrzegam tę różnicę, no ale to nie znaczy, że gorzej, po prostu inaczej. Człowiek starszy, bardziej poważny. Niech pan mi powie, co pana najbardziej mobilizuje do malowania, do przystąpienia, bo to jest jakiś wysiłek, to wymaga koncentracji, oderwania się od innych prac, które też pana w jakiś sposób fascynują. Absorbują. Mam na myśli to wzornictwo, szukanie jakichś optymalnych proporcji w architekturze czy w meblarstwie. To jest jeszcze pana idea fix. I rzeczywiście, żeby usiąść do malowania, to wymaga oderwania się od wszystkiego. Co pana najbardziej mobilizuje? Ja rozumiem, że ta obecna wystawa na pewno pana zmobilizowała. Tak. To jest... Mobilizuje, co mnie mobilizuje. Jak już przystępuję do malowania, to myślę o tym, żeby to był zorganizowany obraz. I czy to jest akwarela, czy to jest inna technika. Głównie chodzi o to, żeby jednak stworzyć to jakąś taką kompozycję muzyczną, znaczy, no to jest też mocno powiedziane, ale żeby ten obraz w całości był skomponowany, żeby był znaleziony kolor, a tutaj muszę powiedzieć, że jest duży opór materii, jeśli chodzi o kolor. Kolor trzeba znaleźć,
odszukać go, to troszeczkę zabiera czasu właśnie, bo to jest ten opór materii, to jest tą główną pracą, a efekt zawsze jest szczęśliwy, jak się czuje, że to jest to, że to jest to. No więc niezbędny jest kontakt z naturą, znaczy, bo ona daje nam jak gdyby ten wzór, znaczy też jego trzeba odczytać, to, ale w niej widzimy, możemy dostrzec te wszystkie relacje kolorystyczne, których nie zobaczymy na zdjęciach, na różnych fotografiach, nawet dobrych. Czyli rozumiem, to że pan nie... woli czasami na żywo malować, żeby dostrzec te niuanse, które... Zawsze. Tak. A to trzeba podkreślić, że nigdy pan nie robi na podstawie zdjęć, tylko raczej z natury. To znaczy, natury, dlatego że cała sprawa polega na tym, żeby motyw, zobaczyć go, a to oko i mózg porządkuje to wszystko i stwarza, że artysta, malarz potrafi zobaczyć coś w sposób harmonijny, i oryginalny. Aparat tego nie rejestruje. Tą harmonijność w naturze, właśnie tą urodę motywu, to ona to wynika z tego, że to mózg wszystko porządkuje i daje człowiekowi ten talent, że ten właśnie malarz, pejzażysta potrafi to zarejestrować w sposób twórczy i przetwórczy, że on to potrafi tak przetworzyć, że powstaje jakaś malarska synteza, która cieszy nasze oczy. W naturze są takie relacje barwne, które trzeba odnaleźć. Wydaje się normalne zielone, zielone, czerwone, czerwone. No niestety to tak zupełnie nie jest. W sumie obraz namalowany daje takie poczucie i taki efekt, ale żeby się do tego dostać, no to trzeba odbyć tą drogę. Drogę no, taką z oporami, którą trzeba po prostu przemęczyć nawet, bym powiedział czasami. Panowie macie za sobą, zarówno pan jak i Marian, macie za sobą dobre szkoły, znacie doskonale warsztat. Widzicie, jakie są możliwości warsztatowe, jeżeli chodzi o barwę. Natomiast zauważyłam takie zjawisko we współczesnej sztuce, że malarze, nie mogąc pokonać właśnie oporu warsztatu, znajomości warsztatu, to wymaga wielkiej wiedzy, ćwiczenia, doświadczenia, idą na skróty i wymyślają niby jakieś nowe wynalazki. Tak. I czasami szokują, a nawet czasami bulwersują, naciekawiają, czasami nawet odnoszą sukcesy. Często to wynika właśnie z braku wiedzy i doświadczenia i z braku znajomości warsztatu. No tak to zauważam. No stąd się wziął technika kolażu, czyli przylepienia różnych przedmiotów do płótna, takich różnych przypadkowych i nieprzypadkowych, choćby dobieranych pod względem koloru i faktury oczywiście, dlatego że to jest łatwiejsze niż na przykład posługiwanie się pędzlem, gdzie powiedzmy jest 100 odcieni zieleni i malarz, malując pewien obiekt, musi znaleźć odpowiedni numer tej zieleni. Jeśli chodzi o jak gdyby stronę ideowo-formalną, to mogą być różne kierunki działania. Znaczy, mogą, jak to Adam powiedział, kolaże być, mogą być różne naklejanki, instalacje i tak dalej. No to są jak gdyby odgałęzienia pojęcia sztuki. No tak jak w medycynie jest specjalizacja, bo medycyna już nie jest jedna medycyna, ale jest tych kierunków w medycynie bardzo dużo się porobiło. Tak samo jest w sztuce, ale malarstwo to, jeśli chodzi o malarstwo farbami w ogóle na płaszczyźnie, to cokolwiek by człowiek nie robił, w jakąkolwiek stronę by nie poszedł, to zawsze go będzie musiało obowiązywać harmonia, barwa koloru, czy kolor w ogóle, ład kompozycyjny. Porządek kompozycyjny, ład, jakość tego koloru, harmonijne zestawienie, kompozycja, no to podstawowe sprawy, które dotyczą w ogóle sztuki. A co ktoś będzie malował? Czy będzie malował zegary, tak jak Salvador Dali, czy będzie malował jakieś inne rzeczy, abstrakcyjne czy nieabstrakcyjne, to już jego jest jak gdyby wybór. Mondrian, który jest już całkiem taki geometryczny, to oni mogą sobie robić różne rzeczy. Tylko że zawsze będzie obowiązywała sprawa koloru, kompozycji, harmonii, tworzenie piękna, muzyki. To są rzeczy, które są niezbywalne w każdej sztuce.
Tak powinno być. Tak powinno być, ale trzeba to powiedzieć o duchu naszego czasu. Skąd się wziął zamęt, że jest tyle niejasności kierunków w sztuce. Właśnie, skąd się to wszystko wziął? Cały wiek XX to był wiek bardzo dramatyczny dla całej ludzkości, bo pojawiły się systemy totalitarne systemy, które taki duch jakiegoś rewolucjonizmu takiego i pozytywnego i takiego dzikiego rewolucjonizmu spowodował to, że ludzie się zaczęli gubić. Włoscy awangardowi artyści nawoływali do spalenia muzeów, bo chcieli zająć miejsce dawnej tej sztuki, gdzie by te tyle wspaniałych rzeczy się pojawiło. Chcieli po prostu narozrabiać i oczywiście troszeczkę narozrabiali. To on powiedział o tym, że zasady w malarstwie są te same, to Renoir też to samo powiedział, te same, które obowiązywały w starożytności. Z tym, że malarstwo się najpełniej rozwinęło dopiero w XVI wieku i w XVII osiągnęło szczyty. Dalej nie można pójść, później to już było takie zjeżdżanie w dół. Ale ja mam wrażenie, że pan Janusz, jego sztuka jest, jeżeli chodzi o patrzenie na kolory, jest bardziej bliska impresjonizmowi, aniżeli późniejszym kierunkom sztuki. Bo ja widzę, że pan Janusz jak gdyby jak maluje, to stara się jak gdyby odzwierciedlić w swoim malarstwie kolory natury. Wrażenia z natury. No natomiast późniejsze kierunki sztuki po impresjonizmie prowadziły kolor jako pewną emocję, to znaczy za pomocą kolorów specjalnie dobranych malarze chcieli przekazać jakieś tam emocje, symbole, jakieś treści dodatkowe. No pojawiły się takie kierunki jak ekspresjonizm. No był taki malarz austriacki Kokoszka, który w ogóle nie rozumiał Picassa. Po prostu poszedł tak w ekspresję barwną, że te jego obrazy wyglądają jak włoskie sałaty, bo tam jest tak dużo nawalonego koloru, że po prostu takie jest bogactwo, on w tym widział cel. Tymczasem to, co stworzył Picasso, jeśli chodzi o wcześniejsze jego prace, dlaczego jego obrazy z okresu niebieskiego i różowego są najdroższe? Teraz sami 200 milionów dolarów, żeby kupić z tego okresu Picassa. Dlaczego one są najlepsze? Właśnie dlatego, że Picasso wtedy opierał się na widzeniu natury, na emocjach, na tym, co kochał. Picasso to wielki humanista w malarstwie. Już jest jedyny genialny malarz XX wieku. A pan, panie Januszu, co pan sądzi o tym, co mówi Marian? Jestem za, dlatego że nikt nie maluje ludzi po to, żeby ich kroić, prawda, i żeby ich ciąć na kawałki czy coś. No. Wydaje mi się, że jest w tym jakaś ukryta właśnie, jawna właściwie i emocja, ale z drugiej strony pokazywanie współczesnego świata, współczesnej rzeczywistości. To jest takie jak gdyby odzwierciedlenie współczesności, więc, bo różnymi sposobami można abstrakcyjnie całkiem rzeczy określać. No ale właśnie przy pomocy człowieka, człowiek jest tą właśnie główną postacią dla każdej ze sztuk, dla wszystkich sztuk.